Jeżeli chcecie kupić coinsy, to zapraszam Was do Game Gold Trader. Niskie ceny, link w opisie. Polecam. Siemanko, z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku z serii Wirtualne Paczki na moim kanale. No i co, nie było 4 dni, a jak wiecie, miała być ta seria co 2 dni właśnie. Ale za pierwszym razem po prostu nie miałem czasu, a za drugim razem, gdy wróciłem ze szkoły, chciałem to już dla Was nagrać i wrzucić wczoraj. Po prostu jej wyłączyło serwery, więc... No cóż, przepraszam, ale najzwyczajniej w świecie nie dałem rady. No i co, komentarz z numerkami 7, 2 i 9 był najczęściej łapkowanym, lajkowanym przez Was komentarzem w ostatnim odcinku. No i właśnie tych numerków będziemy używać do kupna wirtualnych paczek w tym odcinku. Piszcie komentarze i łapkujcie komentarze z numerkami, które mają zostać przeze mnie użyte w następnym odcinku wirtualnych paczek. No i pisząc komentarz, czy łapkując komentarz, nie zapomnijcie zostawić także łapki w górę przy tym filmie. No i lecimy już z pierwszym spotkaniem na dzisiaj. Pierwsza akcja. Onazi przy piłce, markuje strzał, schodzi lekko do środka, uderza, no i gdzieś tam od pleców bramkarza, od ramienia bramkarza odbija się ta piłka i do bramki wpada. W 38 minucie wychodzimy na prowadzenie, jest 1-0 i atakujemy dalej. Onazi popisuje się bardzo fajnym podaniem do Meneza, ten dośrodkowuje, jest tutaj Pogba, ale niestety przegrał ten pojedynek główkowy, ale Onazi tutaj właśnie czekał gdzieś na 14 metrze, no i tam wylądowała piłka. On ją uderzył, wpadła do siatki. Mamy 2-0 w 65 minucie i atakujemy dalej. To już minuta 77. El Sharawi, niesamowity przerzut piłki do Meneza. Naprawdę świetne podanie. Francuz dośrodkowuje i tutaj jest nie kto inny jak Onazi. Po prostu Nigeryjczyk zagrał ten mecz. Niesamowicie hat-trick naszego pomocnika. No i przeciwnik chwilę później postanawia zrage-quitować. No i wygrywaliśmy 3-0, co prawda, tak? I byłaby to zaledwie wirtualna paczka złota ulepszona, rozszerzona, ale jako że był rage quit, no to wirtualna złota paczka mega, po prostu za rage quit jest wirtualna złota paczka mega, czyli taka jakbyśmy wygrali 5 bramkami lub więcej. Numerki 7, 2 i 9 oznaczają Kapuę, oznaczają Campbella i oznaczają Younga, których właśnie dajemy sobie do składu, jak widzicie. Także właśnie z takimi numerkami kupiliśmy zawodników na defensywnego pomocnika, na prawego pomocnika i lewego pomocnika, jak widzieliście. Wybraliśmy sobie ligę BPL, czyli ligę angielską, bo z takiej budujemy teraz skład. No a gramy oczywiście jeszcze tą jedenastką z seria. No a propos jedenastek, no to właśnie jedenastka przeciwnika na naszych ekranach była jeszcze przed sekundą. Mogliście sobie zobaczyć, jakimi zawodnikami nasz rywal w tym meczu dysponuje. No i ostrzał bramki naszego przeciwnika zaczyna się w minucie 16. Podaje do El Sharawiego, ten uderza, ale niestety lepszy okazuje się w tym pojedynku bramkarz przeciwnika. Potem minuta 32, mamy rzut rożny, uderzenie, wybija z linii bramkowej obrońca przeciwnika tę piłkę, ale przed polem karnym nadal się przy niej utrzymujemy. Piłka do Pogby, obraca się, uderza Francuz, ale niestety mamy tylko słupek. No i nadal jakimś cudem jeszcze w tym meczu nie wygrywamy. A jakby tego było mało, to mamy 56 minutę, bardzo fajnie rozprowadzona akcja. Menes przy piłce, wstrzelenie piłki, Gomez. Ale lepszy okazuje się tutaj bramkarz przeciwnika. No i mamy tylko rzut rożny. Guarin z niego dośrodkowuje, to jest Menes. No i znowu bramkarz broni, po prostu zaczarowana była jakaś ta bramka przeciwnika. Ja rzuciłem wszystkie siły do ataku, no ale tutaj kontra miał jeden przeciwnik i zdaniem sędziego był tutaj faul, był tutaj faul Pogby. Ja nie wiem, gdzie on był, ja tutaj żadnej akcji nie wykonywałem. Po prostu chciał wykonać strzał przeciwnik, no a kopnął w moje nogi i się przewrócił. No, Peszek. Peszek, no nie wiem, jak to się stało, ja w tej chwili bardzo się wkurzyłem. No i ma rzut karny przeciwnik. Ale tak jest, na szczęście broniły tę jedenastkę i wychodzimy obronną ręką z tego. I jeszcze mamy samą końcówkę spotkania, piłka do Gomeza. Bramkarz się okazuje lepszy w tym pojedynku. El Sharawi jeszcze na pustą bramkę, ale nie trafia Włoch. No i tak się kończy to spotkanie, fatalnie spudłował nasz lewoskrzydłowy tej ostatniej akcji. No i ten mecz tak się właśnie skończył, 0-0, no tak, też nie dowierzałem w ten wynik. W FIFA 15 0-0, o co chodzi? No a jednak, tak się da. Dostajemy monety za ten mecz, srebrna wirtualna paczka, zwykła, po prostu srebrna wirtualna paczka jest za ten wynik. 7, 2 i 9, więc tutaj widzicie tych zawodników z tymi numerkami i żaden z nich nie przydałby nam się do żadnego składu. Z BPL, seria, czy też nawet do składów, które będziemy tworzyć w przyszłości, więc ich nie kupiłem. No i w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie i łapkujcie komentarz z numerkami, których mam używać. W następnym odcinku zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam spodobało, to bardzo, bardzo motywuje. No i ja już się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, także cześć, trzymajcie się, no i na razie.